Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w rewanżu, kolejnym odcinku 1v1 z widzami. Rewanż tutaj z No Name'em. Poprzednio graliśmy na Nessy, niestety sami widzieliście, jak to się skończyło. Tym razem na mocny ogień tutaj odpaliłem drogo za. Mam nadzieję, że się uda. W porównaniu do NES to Drogos, mam nadzieję, jest taką moją ostatnią nadzieją z postaci, które z damagerów do tanków no nie mogę wziąć, więc Drogos jest taką moją ostatnią totalnie nadzieją z damagerów. Mam nadzieję, że tu wyjdzie. Wybór akurat Drogosa dla No Name'a nie było jakieś dość zbytnio sprzyjające. Zobaczymy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to wygrać. Dla mnie to jest najważniejsze. Weźmiemy sobie oczywiście legendarkę pod damage i weźmiemy sobie, no raczej nie, bez tankowych, no proszę was. No i just do it, bo trzeba to wygrać. Dla mnie teraz najważniejsze jest wziąć Blast Sheet i to już dostatecznie wystarczy. Nie mam co brać pod move'a, pod activate'a. W sumie activate'a mógłbym wziąć, ale może troszeczkę później, ewentualnie Kronos. Mów w sumie też byłby jakąś taką ciekawą opcją, bo przynajmniej dałbym radę jeszcze pounikać tego ościeliwania, ale zobaczymy, przekonałem się już za niedługo. Tak jak powiedziałem, just do it. Co on wziął? Pod salwę! No, powiedziałem, salwa tak kappa z tym, tą legendarką. Czekaj, jak będzie tutaj. No, salwa mu jakoś pyka. Co? Ej! O! On był niewidzialny! Co? Jak? Ej, wy to widzieliście? Jak ja jeszcze ledwo tego szczegółu pokonałem! Oh my god! Aż mnie trochę ożywiło przez to, bo kurczę! No nie spodziewałem się, że on... O, proszę. Ura. Hihi. A co tam? Brawa. No ja tak coś czułem. No 4%, no kurczę. Ale trafiłem. O, 1-0. Nareszcie. To jest dopiero 1-0. To jeszcze nie koniec. Tak, jeszcze nie koniec. Wiadomo, wszystko jeszcze się może się potoczyć. Lewa albo góra. Obstawiam górę. Taki sprycież. No, ładna salwa. Oj, ostatni strzał nie wszedł. O, mały zły timing. Dobra. No, że nie trafił. O, trafiłem. O, come on! Come on! Nie! No czemu nie mogą mi wcześniej aktywować? Naciskałem specjalnie, no oczywiście musiał coś się stać. Mogłem normalnym strzałem, no już dobra. Czekaj, jak będzie z ultimate'owaniem. Lepsza salwa moja. Kurczę, wejdź przez tą bramę. Dobra. Bramę, Boże, przejście chciałem powiedzieć. Nie wiem, czemu powiedziałem brama wtedy. Daj mi tu przeciwnika. Idealnie. Wszedł w moje... Prawe, no i jeszcze strzał, pyk, trafiony. Dobra, teraz tylko, żeby tego nie zmarnować, bo już, ja już nie wiem.
Nope. Nope. No i dzięki temu mamy teraz równe szanse. Mogłem poczekać, wiem. Wiem o tym. Wiem. Bo by to zmarnował. Cały czas o tym zapominam. Totalnie zapominam o tym, że jak ktoś odpala w przypadku nawet 1v1, że jak enemy jest drogo, to chwilkę poczekać i dopiero wtedy. Ależ trudno. Okej. Doki. Na razie jest dobrze. Teraz, żebym tak jeszcze zwierutki wygrał i takie, powiedzmy, przełamanie tego wszystkiego, Boziu. Żebym tak jeszcze z kilka meczów wygrał, to byłoby nawet spoko. Nie musiałbym się przejmować gorszymi meczami. O. Czekajcie, będzie odpalać ultimate'a. Trafi? O, 2 HP! To było szczęście. I fart zarazem. No, to było szczęście. W końcu mi szczęście dopisało. O. Cała salwa poszła na niego. Szybszy. No i mamy trzecią rundę. Bez ultimate'a jeszcze odpalonego, więc za chwilkę trzeba będzie to w końcu odpalić. Chyba pierwszy mecz, gdzie mam 3-0. Więc... Ja nie wiem. Były już takie dni, że nawet przy 3-0 już przegrywałem. Ale mam nadzieję, że i tutaj mi się uda. Dobra, ultimate'ujesz? Poszukiwania, czas zacząć! No teraz ja odpalę. Kurczę! Moje ultimate'y! Moje kochane ultimate'y! Powiem tak, no najmniej to jest porównanie do mojego. Tylko czekaliście pewnie na ten moment. Tylko pewnie czekaliście. Nope. Oooo. Dobra. Kluczowy moment dla niego w sumie. A dla mnie już trochę słabo, bo ten... Bo już były takie momenty. O, perfekto trafione. Dobra, GG! Yes! Nareszcie! Doczekałem się tego wina. Dobra giereczka. Nie dość, że trafiło się akurat idealny moment z tym ultimate'em. Ale się udało. Nareszcie, doczekałem się. No i co? Będzie tyle tego dla... Nie, jak dla mnie. No i co, ludzie? Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Ja się cieszę. Przełamanie. I jeżeli oczywiście odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapencję. I do następnego, tylko oczywiście klasycie, żebyście mogli zobaczyć sobie play of the game'a, statystyki i kończymy. Także to tyle. Trzymajcie się mocno. Na razie. I cześć.